No, w sumie ostatnich lat zauważyliśmy dosyć niefajny trend odtwórczości na rynku smartfonów. Co się dzieje od 2019-2020 roku? Wszyscy producenci smartfonów zaczynają powoli odgrzewać kotlety. Okej, ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony te znaczące różnice możemy odczuwać dopiero po kilku latach, a i większość użytkowników wymieniających smartfony co kilka lat ma jakiś sensowny argument, aby wymienić swój wysłużony 3 czy 4-letni telefon na nowy model. I mam wrażenie, że w tej niechlubnej odtwórczości prym dotychczas wiodły smartfony od Apple oraz smartfony od Samsunga. W tym roku bezwątpliwie do tego grona dołącza OnePlus ze swoim modelem 10 Pro. I żeby może już sztucznie nie przedłużać tego materiału i argumentując tytuł OnePlus 10 Pro, to okej, bardzo spoko smartfon. Smartfon na solidne 8 na 10. Ale gdybyśmy tegoroczny model zestawili z zeszłorocznym modelem 9 Pro, czy zeszłoroczny model okazałby się dużo gorszy? Tegoroczny flagowy model OnePlusa to pod wieloma względami niemalże takie same urządzenie, które znamy z modelu 9 Pro. Okej, zmieniło się ulokowanie aparatów, została dodana modna, a raczej już mocno wynudzona wyspa, którą znajdziemy praktycznie w każdym urządzeniu. Teraz najczęściej smartfony odróżniają się tym oto elementem. Natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o konstrukcję, jeżeli chodzi niemalże, prawie, o wymiary, o wagę, jest to dokładnie to samo urządzenie, które znamy z roku 2021. I tak, w dalszym ciągu mamy niepotwierdzone IP68, mamy obustronną taflę szkła, w tym przypadku z frontu Gorilla Glass Victus, z tyłu Gorilla Glass 5, mamy głośniki stereo, mamy praktycznie takie samo ulogowanie poszczególnych przycisków znajdujących się na boku urządzenia, ładowanie indukcyjne, czyli wszystko to, co znamy dotychczasowo z modelu 2021 roku. Mam wrażenie, że OnePlus, wprowadzając tego typu rodzaj wyspy z tyłu urządzenia, chciał zaakcentować te główne różnice, jakie nastąpiły względem zeszłorocznego modelu. I prawdę mówiąc, jeżeli producent smartfonów, aby zmienić cokolwiek w urządzeniu, zmieniał lokowanie aparatów, dodając większą, moim zdaniem mało urodziwą wyspę, to wiedz, że coś się dzieje. Jeżeli chodzi o ekran, mamy tutaj do czynienia z praktycznie takim samym wyświetlaczem. Okej, mamy LTPO2, natomiast jeżeli chodzi o technologię Fluid AMOLED, 120Hz ekran, wsparcie HDR10, jasność szczytową na poziomie 1300 nitów, przekątną, zagęszczenie pikseli na cal, proporcje ekranu, jest to dokładnie wszystko to samo i mam wrażenie, że nikt nie będzie w stanie odczuć jakichś różnic pomiędzy zeszłorocznym modelem a tegorocznym modelem. Ja jako osoba, która już naprawdę w życiu dużo poświęciła, jeżeli chodzi o smartfony, różnic nie widzę żadnych. Podobnie sprawa się tyczy, jeżeli chodzi o programowanie. Globalnie otrzymujemy Androida 12 wraz z nakładką Oxygen OS w wersji 2.1. Na Chiny mamy ColorOS, a o tym zresztą już opowiadał w swojej recenzji Piżu. Jest to bardzo przyjemna nakładka, bardzo responsywna, bardzo elastyczna, personalizowalna. Ja osobiście z tej nakładki jestem zadowolony, choć już w pierwszym dniu użytkowania trafiały mi się poszczególne wywalanie z niektórych aplikacji. Natomiast sam Android 12 wraz z nakładką OnePlusa oraz nowym Snapdragonem 8 generacji pierwszej sprawia bardzo dobre wrażenie, ale czy zeszłoroczny model ze Snapdragonem 888 sprawia gorsze wrażenie? No chyba nie. W smartfonie zabrakło złącza na karty pamięci, zatem musimy posiłkować się tym, co mamy fizycznie na telefonie, ewentualnie chmurą. Wersje gigabajtowe 8 bądź 12 GB RAM, 128, 256 bądź 512 UFS 3.1. Sporym zaskoczeniem okazuje się dla mnie aparat, który pod wieloma względami jest dokładnie, jeszcze raz to powiem, dokładnie taki sam jak w zeszłorocznym modelu, z drugiej jednak strony okazuje się gorszy. I okej, jeżeli chodzi o ultra szeroki kąt, jest szerszy, natomiast pod względem technicznym, zestawiając go z zeszłorocznym modelem, jest po prostu słabszy. Aparat główny to dokładnie ten sam 48-megapikselowy obiektyw z przysłoną f1.8, z optyczną stabilizacją obrazu oraz laserowym autofokusem, ten sam teleobiektyw 8-megapikselowy oraz 50-megapikselowy ultraszeroki obiektyw. Telefon rejestruje też filmy w maksymalnej rozdzielczości 8K przy 24 klatkach, 4K przy 30, 60 i 120. I jeżeli chodzi o zdjęcia, mogę powiedzieć, że telefon sprawdza się ok, jednak absolutnie nie jest to urządzenie, które może konkurować z takimi smartfonami jak Samsung, jak iPhone, czy nawet fantastyczne oprogramowanie, które znajdziemy w Google Pixelach. Zatem na ten moment, mimo iż smartfon w każdym elemencie jest minimum dobry, okazuje się tylko
i wyłącznie dobre. Subtelną różnicę możemy zaobserwować w aparacie frontowym. Zamiast 16 megapikseli mamy 32 megapiksele. Natomiast jeżeli chodzi o wideo, nadal Full HD, nadal 30 fps i nadal elektroniczna stabilizacja obrazu. Nieznaczne różnice względem zeszłorocznego modelu objęły baterie. W zeszłorocznym modelu mieliśmy ogniwo na poziomie 4500 mAh, w tym roku mamy 5000 mAh. Ja nie czuję żadnych różnic, w sensie pamiętam doskonale, jak w zeszłym roku testowałem OnePlus 9 Pro i podczas takiego normalnego korzystania, mój sposób korzystania i sposób użytkowania telefonu nie zmienił się na przełomie ostatniego roku. Mam wrażenie, że bateria suma summarum jest bardzo, ale to bardzo podobna. Jedną z różnic, jaką możemy zaobserwować względem tegorocznego modelu, to zwiększona szybkość ładowania. Zamiast dotychczasowych 65 W mamy aż 80-watowe ładowanie, które naładuje smartfon od 1 do 100% w około 30 minut. Jednak jest pewien szkopuł. Do tego potrzebny jest odpowiedni kabel i odpowiednia ładowarka. Zatem znowu, OnePlus po części trochę jak Apple wymusza na nas korzystanie tylko i wyłącznie z ich akcesoriów. W sensie możesz korzystać z innych, ale żeby wykorzystać w pełni moc ładowania, niestety trzeba korzystać z akcesoriów producenta. Co do pozostałych elementów urządzenia, jakim jest konstrukcja, chwyt urządzenia, no jest to dokładnie to samo urządzenie. Nie podoba mi się element tego, iż górę mamy zeszlifowaną, natomiast dół mamy zaoblony. Brakuje tej konsekwencji i jakiegoś takiego ostatecznego szlifu, aby można było to urządzenie nazwać urządzeniem po prostu ładnym, estetycznym i symetrycznym względem poszczególnych boków smartfona. Jeżeli chodzi o skaner odcisków palców, jest znowu niemalże taki sam jak w przypadku zeszłorocznego modelu. Jest ok, jest szybko, jednak w porównaniu do tegorocznych Samsungów z serii S jest wolniej. I cóż, OnePlus 10 Pro to taki iPhone 13 Pro względem modelu 12 Pro, z tym, że tutaj nie mamy różnic pod względem ekranu. Tak jak wspominałem na początku materiału, dotychczas mocno cisnęliśmy bekę i śmialiśmy się z producentów smartfonów pokroju Apple czy Samsung, którzy bardzo powoli i stopniowo wprowadzają do zmiany do swoich smartfonów, a osoby niezaznajomione z branżą mają problem z odróżnieniem chociażby takiego Samsunga Galaxy S20 od Samsunga Galaxy S22. OnePlus tegorocznym modelem potwierdził, że chce robić dokładnie to samo. Z tym, że OnePlus był kojarzony dotychczas z czegoś innego, w miarę tanich, opłacalnych smartfonów, które nosiły miano flagship killerów. Natomiast czasy flagship killerów za rozsądne pieniądze mam wrażenie, że skończyły się z rokiem 2019, kiedy to został zaprezentowany i wydany w kwocie około 3000 zł OnePlus 7 Pro. Od tamtego czasu modele 8, 9 czy tegoroczna dziesiątka są ok smartfonami, ale tak jak mówię, jeżeli tegoroczny model 10 Pro jest ok za to, co oferuje w swojej cenie, to zeszłoroczny OnePlus 9 Pro jest telefonem lepszym, oferującym niemalże to samo, dającym te same odczucia, tę samą frajdę korzystania z tego typu smartfona za znacznie mniejsze pieniądze. Czy polecam tegorocznego OnePlusa 10? No nie. Ale za to polecam popatrzeć sobie za OnePlusami 9 Pro, które z perspektywy ostatnich 365 dni mocno potaniały, a oferują niemalże to samo. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Ja znikam na parę dni. Być może jeszcze jutro pojawi się jeden materiał z okazji, no po prostu trafi akurat w moje urodziny. Znikam na parę dni, widzimy się po świętach. Zdrowych, wesołych świąt życzę, odpoczynku i widzimy się w przyszłym tygodniu. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!